Dobra, leżę. Jak coś, zyskałem trochę czasu, ale za 5 sekund to będzie tryb boski. On będzie biały, będzie biegał tak. Ja wam to mówię. Patrzcie, co się teraz dzieje. Cześć, z tej strony Fareli, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku razem z Pandą oraz Tronowskim przedstawiłem wam najlepszą taktykę, jak przejść poziom ekstremalny 4 oraz 5 w trybie boss fight. Więc na samym początku, moi kochani, strzelcie łapeczkę w górę. Jeżeli pod tym filmem stawicie tak 20 tysięcy łapek w górę, to postaramy się przejść nawet poziom ekstremalny 6. No i koniecznie sprawdźcie, czy już subskrybujecie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych zwariowanych odcinków. Chciałem tylko przypomnieć, że 60% osób oglądających moje materiały jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. I jest mi z tego powodu naprawdę smutno. Jest dzisiaj ze mną Panda i Tronowski, siemanko. Cześć. I moi drodzy, dzisiaj postaramy się przejść wyzwanie ekstremalne 4. Nie wiem, czy wiecie, ale od aktualizacji grudniowej w statystykach pokazuje wam się w lewym dolnym rogu, który poziom już zaliczyliście. Jak widzicie, ja na chwilę obecną zaliczyłem poziom ekstremalny 3, a wy, moi drodzy, możecie pochwalić się w komentarzu, jaki najwyższy poziom udało wam się wbić. My teraz, moi drodzy, razem z Pandą oraz Tronowskim pokażemy wam najlepszą taktykę, jaką na chwilę obecną jest dostępna w grze, aby przejść wyzwanie ekstremalny 4. Zaczynamy! Okej, moi drodzy, zaczynamy. Panda teraz nam powie... Powiem wam, jak wygląda taktyka na ten mecz. A więc tą taktyką jest skład Bull 8-bit oraz Pamka. I tutaj ja mam zbierać cubesy oraz tankować robota razem z Farelem, który gra Pam, a Tronowski próbuje rzucać ulta tam, gdzie Farel, żebyśmy mogli się leczyć i jednocześnie mieć atakować zwiększony damage. Tak? Mhm, i atakować, tak, dokładnie. Zobaczcie, jak to fajnie idzie. Już ma 80%, 88. Teraz dawaj Farel, pójdę ze mną i... Tankuję, tankuję. ...sporo nabić ty, bo raz... Nie leżę! Ja dziękuję, leżę. 65. Dobra, jest zły, jest zły. Tronowski prawdopodobnie padnie. 74 HP! Tronowski, dawaj wariacie tutaj do nas. Panda, podbiegniesz do góry, żeby tego ulta nie tracić, bo już mam nabity kolejny, a szkoda by było go stracić. Idę, idę. Tronowski już chyba zauważył, że teraz mam ulta. Tak, 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 na pewno zauważył. Dawaj, tu stawię od razu ulcika. O nie, 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 nie. Postaw gdziekolwiek. Dobrze, że nie stawił. Niech poczeka chwilę i... Poczekaj chwilę. Tak jest. No nie, ostatnia rakieta poleciała w to. Członek drużyny pokonany, no, najgorzej. Ja, byku, mam ulta jak coś. Gdzie ty jesteś? Tam. Tutaj, tutaj. Dobra. Dużo jest tych małych. O nie! Ja dziękuję. Ledwo co, to przeżyłem. Kurczę, uderzę mojego ulta. Uderzyła, no. Jeszcze szarża. 30%. Jeszcze szarża, nie? Leżę. Ja dziękuję, ale mnie dojechali tutaj. Tronowski, uciekaj tym 8-bitem, ile on ma? 20 HP, postawił ulta na dole jak coś. Dobra. Więc możesz go tutaj zlurować. Tronowski, obijaj boty. No, obijaj, Panda, obijaj, Panda, uciekaj, uciekaj. Ja dziękuję. Pod pachą. No, pod pachą mu śmignąłeś. Ale sztosik, jedna sekunda, jestem. O nie, on już teraz wszystko niszczy. Tak. 35%, to jest do zrobienia. I rakieta, nie! Padam, ja dziękuję, to jest... nie dam rady uciec przed tym. Okej, respi się. Jest Tronowski, tak, jest Tronowski. 160 tysięcy, to nie jest dużo! Tak. Dobra, ale Tronowski zginie. Tak, teraz Tronowski będzie już ginął praktycznie co chwilę. Ale on przynajmniej się respi i od razu obija. Ty jeszcze możesz tam przeżyć coś, nie? Nie, postawiłem ulta, zmiótł ulta i zmiótł mnie od razu, nie? Więc... Ojejku, ciężko. O nie, jeszcze to szybkie. A dobra, na kita ściągasz, więc git. Najgorsze te strzelające. Dwie sekundy, Panda, i się... Uwaga! Wpadł w furię! Oho! Teraz to się zacznie zadymka, ja wam mówię, widzowie. Dobra, zablokuj go, proszę. Zablokowałem go, dobra. 12%, to... Jest jeszcze godmod, a jak już jest godmod, to nie zadasz mu więcej niż 10 tysięcy życia, bo on z łapy jednej mnie ma na chwilę. Ja rozumiem, rozumiem. Dobra, Tronowski się zrespił, 40, obija go ładnie, 78 KHP, ale to są emocje, ja dziękuję. Dobra, dobra, dobra. W ogóle kiedykolwiek na odcinku dotarliśmy do godmoda? Raz, ale zmiótł nas na hita, więc wiesz, tutaj... Tutaj, no, długo nie pograliśmy. Nie, nie, co się dzieje, te boty? Dobra, jest Tronowski, jest Tronowski. Ja dziękuję, co on zrobił? Idealny timing.
Idealny timing. Dobra, teraz ja go odciągnę. Ja jestem... Nie, za 10 sekund dopiero. Tronowski zrobił co mógł, byku. Patrz, ile ja mam tych botów strzelających. Widzę. Ja. Dobra, ja się już respię. 4%. Nie, nie, nie. Idzie do mnie. Nie, nie dam rady, byku. Dobra, szarża. Nie wiem jakim cudem, ale żyjesz. Tak jest. Nie, nie. Jest Tronowski, dawaj, 25 tysięcy! Dobra, Tronowski się skupił na botach, dwa chyba powalił. Okej. Ale nie wiem, czy to jest wyjście z tej sytuacji, kiedy on zajmuje się botami zamiast... Dobra, jestem. Bigo. Dobra, ja w niego wchodzę, bo nie mam możliwości. Jest! Tak! Udało się, żyłem! Tak, jest! Nie wiem, jakim cudem, wariacie, ale się udało, zostawcie łapeczkę w górę, koniecznie. Wow! Co tu się działo? Masakra. Dokładnie. Tego inaczej nie da się opisać. Moi drodzy, dzięki tej taktyce udało nam się zaliczyć najwyższy poziom walki z bossem ekstremalny 4. Nice, teraz próbujemy ekstremalny 5. Jazda. Okej, moi drodzy, czas na ekstremalny 5. Tutaj trzeba już zagrać idealnie, bez żadnego potknięcia. Okej, lecimy. Dobra, pierwszy ulcik leci. Minąłem go. Ja od razu w niego wchodzę. Ta, wierzę w niego na miękko. Ja zaraz ustawiam tureta. Może Tronowski postaw ty z jednej strony, ja z drugiej. Co? Przez ścianę. Wtedy na pewno tylko jeden zostanie zniszczony. Tu daję leczenie. Jeśli ma ten star pierwszy, zwiększa mu to. To postawcie tak, że jak rakieta walnie, to nie walnie dwóch naraz jakby. Mhm. A mimo tego będzie jakaś mała strefa, gdzie będziemy się leczyć i też obijać z dodatkowymi tymi. Teraz jest mega dobrze, teraz jest koks. Teraz jest Co jest? Rakietka? Prawie rakietą został. Dobra, dobra, kumam. Są te cuby, weź te panda dwa cuby. Ja ich nie zbieram kompletnie. Dobra, Tronowski, rozjechany. Uważaj. A zaraz postawię jeszcze jednego cuba jak coś. Znaczy cuba, tureta. Więc spoko, mam nabitego. Powiem wam, że dobrze idzie. Kurczę, rakieta. Aj, piekielna rakieta, najgorsza. Trzy na raz, co się dzieje? Ktoś tu oszalał? Przepraszam państwa, ktoś tu oszalał chyba. Tu chodź bliżej, tak jest, byku. Jest git. Dobra, panda, jest spoko. Tronowski, dawaj ulcika zaraz. A czy tu już nie stawiaj. Poczekaj, aż mi się naładuje kolejny ult, wiesz? Nie ma sensu. Co jest? O nie. Leżę, on też. Ale nas zmiótł, panda. Jesteś sam na polu bitwy. 119 HP, przecież to nie jest dużo. To już nie jest dużo. Leżę jak coś. O nie, goni pandę. Tronowski zatrzyma. Dobra, myślałem, że cię rozjedzie. Uciekaj panda, uciekaj. Brawo, nie. Dobra, udało się jakimś cudem mu uciec. 3, 2, 1. Jestem i obijam. Zatrzymuję go. Zatrzymałem go jak coś. Stałem jeszcze ulta, przeżyłem. Jeszcze go zatrzymuję, dobra, ginę. Ginę, nie. Ja dziękuję, 1080. Tronowski, resp się, wariacie. 84 KHP, nie zatrzymał ich. Najgorzej. Dobra, pięknie. Cuba weź, może, czy nie? O nie, kolty. Jestem, jak coś. Jednego zabiłem. Leżę jak coś. 5%, panowie. O nie. Jaki spray. Wow. Nie no, jeszcze kolty to obijają. Tronowski, może... Dobra, nie, bota dojeżdżasz, tak? Dobra, on dojeżdża bota. O kurde, najgorzej. Dobra, Tronowski się nim zajął. Masz chwilę oddechu, panda. Teraz ja jestem, więc spoko. Ja jadę z botem jak coś. Odwróciłem jego uwagę. Dostanę rakietą. Dobra, leżę. Jak coś, zyskałem trochę czasu. Ale za 5 sekund to będzie tryb boski. On będzie biały, będzie biegał tak. Ja wam to mówię. Patrzcie, co się teraz dzieje. 18 tysięcy życia. Panda, ja jestem za 5 sekund. Mam nadzieję, że to wytrzymasz. Jest! Udało się! Tak. Co? Nie wierzę. Wow. To jest nie tak z tą grą.
Co jest nie tak z tobą, panda? Czemu się nie odzywałeś? Taki byłeś po prostu sparaliżowany, no. Tylko słyszałeś lektora, czyli Farela w tle. O mamo, co tu się wydarzyło? Moi drodzy, spójrzcie na to. Ekstremalny 5 zaliczony. Mua! Zostawcie koniecznie łapeczkę. Także moi kochani, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapeczkę w górę. Myślę, że 10 tysięcy łapek to tak minimum pod tym odcinkiem trzeba zostawić. Koniecznie też odwiedźcie kanał Pandy, do którego link znajdziecie w opisie. I koniecznie sprawdźcie, czy już subskrybujecie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, gdzie być może w przyszłości wbijamy ekstremalny 6. Ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!